Hej, nazywam się Magdalena Tomalek, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, dlaczego on albo ona, czyli osoba, o której myślisz, osoba, z którą się spotykasz, nie odzywa się do ciebie. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z różowym kwarcem, druga z cytrynem i trzecia z ametystem. Możesz zatrzymać to nagranie, wczuć się w to pytanie, pomyśleć o swojej osobie. Możesz też w myślach zapytać swoją osobę, dlaczego się do ciebie nie odzywa. I wybrać później ten kamień albo tą kartę, które w jakiś sposób najbardziej Ci się podobają albo najbardziej przyciągają Twoją uwagę. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej poszczególnej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała różowy kwarc i kartę elastyczny. No i tutaj co mi się kojarzy pierwsze z tą elastycznością tutaj, tak jakby ta osoba, zobaczymy oczywiście dalej, więc wiecie, nie traktujcie od razu tego na 100%, ale mam takie poczucie, jakby ta osoba nie traktowała aż tak poważnie waszej relacji, bardziej jako luźną znajomość, bardziej jako coś koleżeńskiego, może po prostu rozgląda się za różnymi opcjami, że tak to określę, i spotyka się z wieloma osobami naraz, więc pierwsze co, no taką energię tutaj widzę. Zobaczmy, co mamy dalej, zobaczmy, jakie nastawienie do ciebie, jaką ogólną energię wobec ciebie ma twoja osoba. Karta Sprawiedliwość, Pustelnik, karta Słońce i karta Siła. Ja mam poczucie, że ta osoba jest po jakichś przejściach, po jakiejś trudnej relacji, po rozstaniu, po rozwodzie może nawet, albo może nie jest, może jest w trakcie jakiegoś rozstania z inną osobą, albo przez jakiś kryzys po prostu przechodzą w związku, w małżeństwie albo w jakiejś innej relacji. I tak jakby ta osoba po prostu szukała no rozrywki, no taka energia mi się tutaj pojawia, tak jakby szukała po prostu kogoś, z kim może jakby może się oderwać od tej sytuacji, od tej relacji, czy od tych trudnych przeżyć, tak, jeżeli to jest rzeczywiście jakaś relacja, która się zakończyła w życiu tej osoby, ta osoba się jakoś podłamała, trochę podupadła na duchu, no to szuka po prostu kogoś, z kim może fajnie spędzić czas, dobrze się bawić, podbudować trochę poczucie własnej wartości, swoje ego, jakby wiecie, odbudować pewność siebie, no niestety właśnie kosztem innych osób. Ja oczywiście nie popieram takiego zachowania absolutnie, ale, no, ale niektórzy tak robią i coś takiego tutaj widzę. Więc zobaczmy, co mamy dalej. Dlaczego ta osoba się nie odzywa. Szóstka Mieczy. Królowa Buław, ósemka kielichów. Bardzo jakaś taka powierzchowna po prostu relacja. Może ta osoba zauważyła, że Wam zaczyna bardziej zależeć, albo sama zaczęła się może angażować w Waszą relację bardziej niż planowała, bardziej niż może sobie na to pozwolić z jakiegoś powodu i tak jakby no, dlatego się zaczęła wycofywać. Czwórka Buław, czwórka monet i szóstka buław. Po części też właśnie taki brak gotowości się tutaj pojawia. Nawet jeżeli rzeczywiście coś między wami zaiskrzyło i wy poczuliście mocno jakąś głębszą więź i jakby mieliście takie wrażenie, że coś więcej z tego będzie, że to tak bardzo obiecująco wyglądało, to mam poczucie, że ta osoba po prostu kompletnie nie była na to gotowa. I nawet jeżeli też coś takiego poczuła do was, no to jakby to nie był plan tej osoby na ten moment w tym życiu. I jakby nie ma gotowości w to, żeby się angażować w poważniejszą relację. Raczej to było na takiej zasadzie właśnie, żeby fajnie sobie z kimś spędzić miło czas. I nic więcej. Zobaczmy, co mamy po waszej stronie, jakie wy macie nastawienie do tej osoby. Siódemka kielichów. Dziesiątka mieczy. Karta magik. As mieczy. Ja mam takie wrażenie, że wy trochę jakby zdajecie sobie sprawę, być może ta osoba wam
powiedziała o tej swojej trudnej sytuacji, o tej przeszłości, tak, o jakimś rozstaniu albo o tym, przez co teraz przechodzi, w jakiej sytuacji jest teraz. I wy chcieliście po prostu tej osobie pomóc, dobrego serca. Ostatnio też w którymś czytaniu właśnie mówiłam o tym syndromie ratownika, tak, że są osoby, które po prostu ratują innych. No ja wiem, właśnie z dobrego serca to wynika, ale pamiętajcie, że swoje dobre serce też trzeba chronić. Nie możemy jakby wychodzić z założenia, że ktoś inny o to zadba, że ktoś inny będzie się trzymać jakichś zasad i wykaże się przyzwoitością, dlatego że my chcemy dobrze, dlatego że my coś dobrego dla tej osoby robimy. Jak najbardziej jestem za tym, żeby być dobrym człowiekiem i pomagać, ale przede wszystkim najpierw trzeba zadbać o siebie. Wiecie, to jest taka zasada, jak, nie wiem, w samolocie się ubiera. Zawsze mówią, że jak te maseczki z tlenem wyskoczą, tak, w razie jakiegoś problemu, to najpierw załóż sobie, a dopiero później pomóż innej osobie. I tak samo jest właśnie z ratowaniem w jakiejkolwiek innej sytuacji. Najpierw zadbaj o to, żeby dla ciebie było, żeby twoja sytuacja była bezpieczna, żeby twoje emocje, twoje serce było bezpieczne, a dopiero później pomagaj innym. Tak, nie wiem, jak ktoś chce pożyczyć pieniądze, to zadbaj o to, żeby tobie starczyło, żebyś ty się nie musiał martwić, a nie ostatnie pieniądze oddajesz komuś. Bo no, nie masz pewności, że ta osoba to odda. Nie masz pewności, że ta osoba uszanuje twoją pomoc. Nie masz pewności, że ta osoba uszanuje twoje wsparcie emocjonalne. Więc jak najbardziej super, że są ludzie o takim dobrym sercu jak wy, ale zadbajcie po prostu najpierw o siebie. W każdym razie, co tutaj jeszcze widzę po waszej stronie, właśnie dwójka mieczy, więc mogło tu już zacząć przepraszam, mogło tu już zacząć działać właśnie, mógł tu już zacząć działać taki mechanizm, że ta osoba wam otworzyła się przed wami, nie wiem, wyżaliła wam się, podzieliła się tym, jaką ma trudną sytuację. Wy z dobrego serca od razu chcieliście tej osobie pomagać, może już pomogliście w jakiś sposób, byliście dla tej osoby i później ta osoba się po prostu przestała odzywać. Tak, czyli wzięła od was i się zmyła. I tak jakby, no, wy się już zaangażowaliście, bo my, jak my coś komuś dajemy, to się po prostu angażujemy w to. To nam inwestujemy w coś i nam zaczyna na tym bardziej zależeć. Tak, to od razu jest dla nas coś ważniejszego, bo my w to po prostu włożyliśmy swoją energię. A no, dla tej osoby mam wrażenie, że nie. I to głównie wynika z tego, że ta osoba po prostu nie ma gotowości i kompletnie jakby nie była otwarta na to, żeby w jakąś poważną relację wchodzić. Dziesiątka kielichów. No. Więc tak jakby wam już się tutaj wytworzyła trochę taka, wiecie, już ten potencjał, zobaczyliście jakąś wizję wspólnej przyszłości, mieliście i to, co włożyliście, zaangażowaliście się, zainwestowaliście w tą relację, myśleliście, że to się opłaci, tak, że to się zwróci, że przecież jak wy coś tej osobie dobrego dajecie, to ta osoba wam się odwdzięczy i to doceni i zrobi to samo, a wygląda na to, że nie, że ta osoba po prostu podwinęła ogon i się zmyła z tej sytuacji. Może być jeszcze dla części z was, może być tak, że się odzywa co jakiś czas. I dla was to znowu jest takie, że o, nadzieja, tak, że okej, może ta osoba miała jakiś gorszy okres, więc się nie odzywała, ale teraz już jest lepiej, się odzywa, bo jej zależy i bo chce. Nie wygląda mi na to. Zobaczmy dalej po stronie tej osoby. Królowa monet, karta diabeł i siódemka kielichów również. No, ja mam takie poczucie, że ta osoba po prostu przychodzi do was, bo dajecie i nie oczekujecie niczego w zamian i ta osoba po prostu może brać. I no, tak jak mówię, ja czegoś takiego absolutnie nie popieram, ani tej osoby nie chcę usprawiedliwiać, ani tłumaczyć. Raczej mówię to po prostu po to, żebyście wy mieli świadomość tego, na czym stoicie, żebyście zadbali o siebie i nie brnęli w tego typu sytuacje. To, co możecie najlepszego dla siebie zrobić, to się zastanowić właśnie, co takiego w was pracuje, że wy skakujecie, ratujecie, pomagacie takim osobom, zamiast poszukać kogoś, kto równie dobrze jakby będzie dbał o was tak samo jak wy, o tą drugą osobę. Pamiętajcie, że w relacjach to jest tak, że
dajemy sobie porówno nawzajem. Czyli jak ja coś komuś dam, swój czas, nie wiem, pierwsza zadzwonię, pierwsza wyjdę z inicjatywą, to później po prostu czekam, aż ta druga osoba zrobi to samo. I jak nie robi przez dłuższy czas, no to najwyraźniej nie chce i nie inwestuje dalej. Tak? Nie usprawiedliwiam sobie tej osoby, nie tłumaczę tej osoby tylko dlatego, że mi zależy i chcę, żeby było dobrze. To jest tak, jakbyście no, budowali, jak się buduje związek, to jest tak, jakbyśmy budowali razem jakiś dom i no, musi być pół na pół, tak? Ja kładę jedną cegiełkę, ty kładziesz jedną cegiełkę, ja jedną, ty drugą, po jednej na zmianę, a nie, że ja kładę 10, 20, 30, a ta druga osoba nic i się usprawiedliwia, że ma teraz trudny okres albo jest, nie wiem, pracuje albo coś innego robi. I może tak jest, ja nie mówię, że tak nie jest, ale no, to po prostu nie jest osoba, która jest gotowa na to, żeby budować z wami to, czego wy chcecie. Zobaczmy z kart emocji po stronie tej osoby względem was. Karta nadzieja, żal, pogarda, wiecie, takie ciepło, zimno. No, no i właśnie to jest taki problem, jak ktoś ma takie dobre serce, tak? Że jesteśmy w stanie dużo wybaczyć, jesteśmy w stanie na wiele rzeczy przymknąć oko. Ale patrzcie nie tylko na to, co ta osoba mówi i czym się usprawiedliwia i co obiecuje, ale też na to, co po prostu robi. I popatrzcie też na to, na swoją wizję przyszłości, związku, jaki chcecie mieć. I czy ta osoba rzeczywiście swoim zachowaniem pokazuje, że chce tego samego, czy nie. Dalej przygnębienie, rezygnacja, no ciepło, zimno i złość. No po prostu, wiecie, no tak jest czasami, że spotykamy naprawdę fajną osobę i fajnie nam się rozmawia i jest chemia i jest no jakby duży potencjał, naprawdę widzimy tą piękną wspólną przyszłość razem, ale co z tego, jeżeli ta osoba po prostu nie jest w tym momencie gotowa w ogóle na coś takiego, jeżeli ta osoba jest sama w rozsypce i nie jest w stanie zaangażować się w coś jakby na poważnie w 100%. A ta osoba na taką nie wygląda właśnie. Po waszej stronie względem tej osoby, no właśnie, karta zachwyt, ale też ta karta pokazuje mi dystans często. Właśnie, że ta osoba jest gdzieś tam daleko, niedostępna, a wy czekacie i tęsknicie. No, oczekiwanie, dokładnie. Gniew, rozpacz, dokładnie. Zobaczcie, co to z wami robi. Co ta relacja robi z wami. I tak jak mówię, ja wiem, że nie jest łatwo odpuścić, ja wiem, że nie jest łatwo zapomnieć, ale to jest właśnie, to są wasze lekcje na ten moment. To jest to, na czym powinniście się skupić. Jakby zastanowić się właśnie, co mnie trzyma, dlaczego akurat tą osobę, na taką osobę akurat trafiłam, dlaczego akurat przeżywam takie emocje w tej sytuacji, tak? Dlaczego nie potrafię odpuścić, tylko siedzę i tęsknię. Skąd we mnie ta tęsknota, skąd we mnie ta rozpacz? Obojętność i rozczarowanie. No. I tutaj jeszcze zażenowanie. No to wstydzić to się nie ma co akurat, no bo nie jesteście jedyni. Mnóstwo osób w takie sytuacje wchodzi i dużo osób się rozczarowuje po prostu, tak? No bo nam zależy, po prostu nam zależy. I jak długo ktoś jest sam i spotyka fajną osobę i fajnie się rozmawia, dobrze się czujemy przy sobie, no to automatycznie czujemy coś więcej, automatycznie widzimy wspólną przyszłość, automatycznie po prostu jesteśmy w to zaangażowani. Więc tu nie ma się co, wiecie, obwiniać za to, po prostu trzeba popatrzeć na to, jak jest teraz. Zamiast się nakręcać dalej i czekać i dalej się, wiecie, jakoś jakby wchodzić w tą relację i trzymać się kurczowo tej relacji, raczej skupiłabym się po prostu na tym, żeby się wyplątać z tego, tak? Zastanowić się, dlaczego to jest dla mnie takie trudne, dlaczego nie mogę po prostu odejść. No chyba, że możecie, no to nie ma o czym gadać, to po prostu idźcie w swoją drogę, w swoją stronę i wyciągnijcie wnioski na przyszłość i tyle. Ale wiem, że dla wielu osób właśnie w takich sytuacjach jakby chcemy
widzimy racjonalnie, że to nie to, że to się nie rozwija tak, jakbym tego chciał, że ta sytuacja, ta osoba mnie rani swoim zachowaniem, ale po prostu jest ta tęsknota, jest to zaangażowanie, jest nadzieja ciągle w nas. No i czasami wystarczy naprawdę jedna głupia wiadomość typu hejka, co tam, i już nam się odpala wszystko, nie? I już chcemy, już mamy nadzieję, że coś więcej z tego będzie. No ale jak to się później kończy? Wy się uzewnętrzniacie, piszecie, a później ta osoba odpisze hehe, spoko. Albo nic nie odpisze. I to jest takie, no ile można, no nie? Więc no po prostu popatrzcie na to, jak jest, i popracujcie na tym, żeby zadbać o siebie, tak, żeby siebie z tego wyplątać. Jeżeli chcecie, to zapraszam też na sesje indywidualne, na czytania indywidualne, na sesje indywidualne. W opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony. Znajdziecie tam więcej informacji na ten temat. Pomogę Wam się z tego wyplątać, bo mam już doświadczenie w tym dobre po wielu takich sytuacjach i rozczarowaniach. W każdym razie weźmy jeszcze jakąś kartę porady. Co jeszcze musicie usłyszeć w tej sytuacji? Karta. Zawsze możesz napisać swoją historię od nowa. No właśnie, więc to jest też taki element. I jeszcze zobaczcie, mam tutaj tą osobę, która ma, tutaj jest muszelka i takie nutki z niej lecą, czyli tak jakby tu jakaś jedna historia była, a ona z tym kamieniem tutaj się zamachuje na tą muszelkę, żeby ją tutaj zniszczyć. Więc no właśnie, wiecie co, jeszcze w ogóle kiedyś mi Facebook przypomniał, jakieś tam parę lat temu wrzuciłam na Facebooka taki cytat, że najtrudniejsze jest rozpamiętywanie przyszłości, której nigdy nie będzie. No i właśnie to jest prawda, że najtrudniej tak naprawdę jakby, często o wiele łatwiej jest nam się pogodzić z tym, że coś trudnego się wydarzyło, niż odpuścić tą przyszłość, którą sobie wymyśliliśmy i wiemy, że ona się nigdy nie wydarzy. Ale co fajnego możecie zrobić? No właśnie spróbować chociaż zacząć wyobrażać sobie nowe scenariusze w swoim życiu. Że jakby to było, jakbyście poznali zupełnie inną osobę, która by chętnie Wam odpisywała, która by się chętnie z Wami spotykała, która chętnie by Was zapraszała na randki i wychodziła z Wami i angażowała się i pomagała Wam w takim samym stopniu jakby tej osobie i była po prostu dla Was, przy Was. Więc zacznijcie sobie coś takiego wyobrażać, nowy scenariusz. Nie musicie żadnej konkretnej osoby, żadnej twarzy nadawać temu. Skupcie się po prostu na tym, jak chcielibyście się czuć, żeby stworzyć sobie właśnie nową historię, taką otwartą, tak? Na razie nie przywiązaną do tej osoby, która już ewidentnie się nie wykazała swoim zaangażowaniem, tylko pokażcie sobie samemu swojej podświadomości, że są inne opcje, że są inne drogi i że też są fajne, nawet lepsze, fajniejsze. Okej, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Witam grupę numer 2, która wybrała cytryn i kartę wypłynąć w morze. I mamy tutaj morze, wodę i łódkę, na której siedzi osoba z taką spuszczoną głową. Jakby była smutna z jakiegoś powodu. Tak jakby Wasze drogi się po prostu rozeszły. I tak się zastanawiam, czy to Wy nie zerwaliście z tą osobą. Czy to nie była Wasza decyzja? Ewentualnie, jeżeli to była decyzja tej osoby, to tak jakby trochę ta osoba żałowała po prostu po czasie. I mamy tutaj jeszcze na tej łódce z tyłu jest jakby taka lornetka, czy jakaś luneta, która spogląda jakby wstecz, czyli tak jakby właśnie ta osoba rozpamiętywała przeszłość, Waszą wspólną przeszłość, wspominała Was i chwilę między Wami, może ma dużo jakichś refleksji na ten temat, co tam poszło nie tak, z jakiego powodu się może rozstaliście. Zobaczmy w takim razie ogólną energię tej osoby, ogólne nastawienie do Was, jak ta osoba Was widzi. Mamy kartę Rydwan, siła, wieża i karta sprawiedliwość.
No właśnie, jakieś rozstanie tutaj było. Tak się zastanawiam, czy to też nie było na takiej zasadzie, że ta osoba podjęła decyzję, żeby gdzieś wyjechać do pracy za granicę czy do innego miasta. Może dla części z Was ta osoba poznała jakąś inną osobę i po prostu zdecydowała się odejść, bo trochę może myślała, że wiecie, po drugiej stronie trawa będzie bardziej zielona. Mam poczucie, że możliwe, że tam w tamtym związku też coś nie wyszło, albo w tym nowym związku tej osoby, tak? Jeżeli taki był scenariusz, albo jeżeli ta osoba właśnie gdzieś tam za pracą, za karierą, czy za jakimś innym, nie wiem, jakieś, nie wiem, miała ochotę podróżować po całym świecie, albo coś jeszcze innego osiągnąć, tak jakby z jednej strony to zrobiła, ale nie do końca miała takie, wiecie, poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia, tak jakby się po prostu zastanawiała. A jakby to było, gdyby została z wami, tak? Albo jakby to było, gdybyście wy może tej osoby nie zostawili, tak? I wy byście nie zadecydowali, że to koniec. Czyli tak jakby po prostu jest taka energia tutaj wracania. No właśnie, zobaczcie, też mamy tą osobę taką tutaj jeszcze ze spuszczoną głową, smutną. Czyli tak jakby dużo teraz refleksji takich ta osoba miała, że jakby to było, gdybyście byli razem do tej pory. Jakby to było, gdyby wtedy sprawy się nie potoczyły tak, jak się potoczyły. No ale dobra, zobaczmy, dlaczego ta osoba się nie odzywa. Dlaczego ta osoba się do Was nie odzywa? Dziewiątka mieczy, karta głupiec, królowa kielichów. Trochę mam poczucie, jakby ta osoba nie wiedziała, co powiedzieć za bardzo. Nie wiedziała, czy gdyby miała się odezwać, to na zasadzie, że jakby nie wie też na co w ogóle, czego miałaby się po was spodziewać, po jakby czego ta komunikacja między wami miałaby dotyczyć, tak? Czy to by miało być na zasadzie jakiegoś luźnego, hej, co tam słychać, wiecie, spotkanie po latach, jakby gdyby nigdy nic. Czy bardziej na zasadzie wyznania jakiejś, nie wiem, prawdy, czy swoich uczuć, czy wyjaśnienia jeszcze czegoś, wytłumaczenia z przeszłości? Jeśli tak, to no właśnie to, co konkretnie ta osoba miałaby powiedzieć. Bo tutaj, jak patrzę na tą dziewiątkę mieczy, zobaczcie, mamy tą smutną osobę, płaczącą na łóżku i mamy pełno jakichś papierków, karteczek, zeszycików dookoła. Czyli tak jakby było dużo różnych właśnie słów, dużo różnych rzeczy, które ta osoba przemyślała, rozważała, które mogłaby powiedzieć, ale tak jakby, wiecie, się zastanawiała, czy w ogóle jest sens po tym czasie cokolwiek z tego mówić. I myślę, że jak już to by było właśnie bardziej na takiej zasadzie, co tam w ogóle u ciebie słychać, tak? Takie jakby nigdy nic. Ale może no właśnie sytuacja między wami jakby aż nie wypada może w taki sposób do tego podejść. Więc dlatego, pewnie dlatego się nie odzywa w ogóle. Karta gwiazda. Piątka monet. Piątka buław. I no właśnie, też tak jakby ta osoba się bała w ogóle twojej reakcji, że no co napisze, a wy jakby nic nie odpiszecie, to może jeszcze pół biedy, ale co jak jeszcze naskoczycie na tą osobę, jakieś pretensje będziecie robić, jakieś wyrzuty, to tak jakby, no wiecie, no nikt nie chce się pakować w takie sytuacje, nie oszukujmy się, choćby nie wiadomo jak jakaś osoba była mega w porządku i chciała się zachować jak najbardziej szlachetnie, no to jak wie, że może być tak przyjęta, no to po co, nie? Po co gdzieś tam rozgrzebywać jakieś stare rany i dolewać oliwy do ognia, który jeszcze po tylu latach nie wygasł być może. Dalej karta słońce, dziesiątka kielichów i czwórka buław. I może też jest tak, że wy już jesteście w jakimś innym związku, albo ta osoba jest w innym związku. I to też jest takim elementem, że no, po co teraz będę pisać, tak? To przecież takie podejrzane do jakiegoś tam byłego czy byłej. Wiecie, po co siać jeszcze zamęt, tak? I mój partner czy partnerka mogą być zazdrośni albo mogą się czuć jakby niekomfortowo z tym, twój partner, partnerka, więc no, lepiej po prostu niektóre rzeczy już zostawić w przeszłości, no nie? Takie mam poczucie z tego, co tu widzę.
Zobaczmy parę kart po waszej stronie. Jakie wy macie nastawienie do tej osoby? Paź buław, cesarzowa, dziewiątka monet. As mieczy. Ja mam takie poczucie, jakby byście mieli trochę takie nastawienie, niekoniecznie takie wrogie, jak ta osoba może podejrzewać, czy może się spodziewać. Bardziej takie, że wyciągnęliście wnioski z tej relacji i dużo was ta relacja nauczyła i dużo też jakby dojrzeliście, tak wiecie, emocjonalnie, życiowo. Nie wiem, czy dzięki tej relacji, dzięki tej osobie, albo może przez tą osobę i przez tą relację. Więc trochę takiej wdzięczności może nawet tutaj macie. Nie czuję, żebyście jakoś koniecznie, chociaż jak to oglądacie, no to może chcielibyście, żeby ta osoba się odezwała, zwłaszcza jeżeli to jest jakaś świeższa sprawa. Ale aż tak mocno nie czuję takiej potrzeby z waszej strony, tak? Raczej takie, jakby macie świadomość po prostu, co się wydarzyło, dlaczego się wydarzyło. Może wtedy nie wiedzieliście, ale teraz po czasie, tak jakbyście uznali, że tak po prostu było dla was lepiej. I król mieczy. I dziesiątka kielichów. No, mam takie właśnie przekonanie, jakbyście trochę z takim sentymentem, ale trochę też taką wdzięcznością patrzyli wstecz na relację z tą osobą i mieli takie podejście, że no dzięki temu, mimo tego, że było trudno i może niemiło, to po prostu jestem teraz tu, gdzie jestem. Jestem tu, gdzie jestem teraz, tak? Dzięki temu i chcę tu być. I mam też takie poczucie, że mimo wszystko jakby, albo nawet jeżeli nie jesteście jeszcze, wiecie, w swoim jakimś idealnym związku, to widzicie po prostu, jak bardzo dojrzeliście, tak? I że jesteście o kilka kroków bliżej tego, żeby jakby mieć w życiu to, na czym wam zależy i mimo wszystko jakby nie tracicie wiary w to, że no to, na czym wam po prostu w życiu zależy, to do czego idziecie, jakiś wasz cel, jakieś wasze marzenie jest w zasięgu waszych możliwości. Dobrze, zobaczmy jeszcze z karty emocji po stronie tej osoby względem was. Karta tęsknota. No. Lekceważenie. Karta szczęście. Możliwe też właśnie, no tak jak mówiłam na samym początku, że ta osoba tak właśnie z taką tęsknotą, z takim sentymentem rozmyśla o tej przeszłości, o tym, że może były, nie wiem, może się okazało właśnie po czasie, że najbardziej szczęśliwa ta osoba była wtedy z tobą, albo że były takie momenty, w których czuła się naprawdę szczęśliwa, tak, może cała relacja nie była jakaś super, ale były takie momenty, które ta osoba wspomina. Albo właśnie na takiej zasadzie, że co by było, gdyby, tak? Jakby to się, jakby się życie tej osoby potoczyło, gdyby, znaczy wasze, tak? I tej osoby, gdyby została po prostu z wami. Dalej mamy kartę rezygnacja, bezsilność i karta współczucie. I mam poczucie, że trochę ta osoba żałuje, że nie wybrała wtedy inaczej, tak? Albo, no nie wiem, nie zawalczyła o was, albo jeżeli wy na przykład zrezygnowaliście, w sensie, jeżeli to była wasza decyzja, albo jakby, że żałuje, że wiecie, nie zrobiła czegoś inaczej, że się nie starała bardziej i że się rozstaliście. No, zobaczmy po waszej stronie parę kart jeszcze emocji. Karta ulga. Niepewność. Podziw. No właśnie tak jak mówię, że wam mimo wszystko nie jest źle z tym, co się wydarzyło, że macie takie poczucie, że dojrzeliście, sami jesteście może pełni podziwu tego, ile się nauczyliście dzięki tej relacji, tej znajomości, mimo tego, że no właśnie, że nie było łatwo. Karta złość. Wstręt.
I chęć odwetu, czyli jednak, okej, bo tak wcześniej nie czułam mocno, żebyście byli jakoś wrogo nastawieni do tej osoby, aczkolwiek tutaj po tych kartach widzę, że tak. Albo może nie jest, jest tak, że wiecie, dopóki ta osoba się nie odzywa, jest tak, jak jest, to, no, to jakoś jesteście z tym pogodzeni, ale gdyby ta osoba się odezwała, to może obudziłoby to w was właśnie jeszcze jakąś. Te stare emocje, tak, złość, która wtedy może nie była wyrażona, albo na takiej zasadzie, żebyście się wkurzyli, że no to teraz się odzywasz, tyle czasu było, tak, trzeba było się odzywać wtedy i nie wiem, przeprosić, wyjaśnić, tak, albo wtedy, kiedy jeszcze chciałam, albo chciałem, żeby coś między nami było, a nie teraz, jak ja już tutaj jestem w lepszym miejscu, to wracasz i mi tutaj mącisz w głowie, tak, więc ewentualnie taka energia. Może dla części z Was ta osoba się odezwała albo się odezwie. Chociaż mocno, jakoś mocno tego nie czuję, raczej, że ta osoba woli się trzymać na dystans, ale no, są czasami takie odważne osoby. Więc to, jeżeli tak, to może właśnie to takie emocje w Was wywołuje albo ewentualnie wywoła. Okej, okay. Zobaczmy jakąś kartę porady dla Was, co jeszcze musicie usłyszeć. Tej sytuacji, co możecie zrobić, jeżeli cokolwiek. Mamy kartę afirmacja o wzrost i karta uziemienie. Ok, więc jeżeli ta osoba się rzeczywiście odezwie, albo jeżeli samo myślenie o tej osobie, słuchanie teraz o tej osobie wywołuje w was jakieś emocje, to mam poczucie, że warto, żebyście się jeszcze zastanowili, co właśnie co takiego się w was dzieje, co takiego się w was odzywa albo odezwie, jeżeli ta osoba się do was odezwie, i wyciągnęli dalej jeszcze jakieś wnioski. Tak jakby tutaj był jeszcze, jakby tutaj była jeszcze przestrzeń na jakiś rozwój, było coś tutaj jeszcze, czego możecie się nauczyć, jeszcze jakiś wniosek, jakaś lekcja, które możecie sobie z tego wyciągnąć, które będą dla was przydatne, które pomogą wam jeszcze, wiecie, jakby wzrastać. Nabrać większej perspektywy, zrozumieć coś, tak? Jakby lepiej. No, bo tutaj z tą kartą afirmacji o wzrost, zobaczcie, ona ma tą doniczkę tutaj z jakąś sadzonką, nie? I zobaczcie, ta doniczka jest taka wielka, a tutaj taka malutka sadzoneczka, więc to mi pokazuje, że to ta roślinka jakby ma jeszcze dużą przestrzeń, jakby duży potencjał do rozwoju. A więc zamiast panikować i się tutaj unosić tymi emocjami, w sensie jak czujecie emocje, to oczywiście sobie je poczujcie i wyraźcie jak najbardziej. Nie jestem absolutnie za tym, żeby je jakoś blokować, tłumić czy lekceważyć. Te emocje zawsze nam coś mówią i warto jest tego posłuchać, się w nie wsłuchać, ale nie reagować, tak? Nie po to są emocje, żebyśmy działali pod ich wpływem. Więc spróbujcie zachować właśnie taki spokój w tym wszystkim, jakby podejść do tego racjonalnie, tak? Bardziej z takiej z pozycji takiego obserwatora trochę, w takiej zasadzie, że tak jak mówiłam, że co tutaj się jeszcze dzieje, tak? Co ja tutaj jeszcze czuję, co ta osoba tutaj we mnie jeszcze porusza, jakie emocje, tak? Czy coś, co ta osoba powie, czy właśnie samo myślenie o tym, coś was jeszcze, coś tam z wami jeszcze robi, tak wewnętrznie. Więc no, tak jakby coś jeszcze było do zrozumienia. Z całej tej sytuacji. Okej, okay, dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała ametyst i kartę tik-tak z zegarkiem i takim balonem do tego przyczepionym. No nie wiem, zobaczymy, co nam się tutaj pokaże. Zobaczmy, jakie ogólne nastawienie, jaką energię wobec ciebie ma twoja osoba. Rydwan, okej. Okay. Cesarzowa. Karta świat, okej. Okay. I karta sprawiedliwość, okej. Okay, więc ten zegarek tu czuję jako taka presja czasu, bo tu jest niby ten zegar, ale też dookoła tak jak wygląda jakby też wybuch, jakiś zegarek, bo tu cyfry, liczby, jakby godziny latają, dookoła jakieś strzępki czegoś, piasek się sypie jak z takiej klepsydry, więc trochę właśnie taka presja czasu jakby tutaj była z jakiegoś powodu, może któryś z Was, w sensie obydwoje mieszkacie daleko od siebie, któryś z Was może gdzieś za granicą mieszka, gdzieś wyjechało, czy
Czy może po prostu taka relacja na odległość, na dystans, albo z jakiegoś innego powodu nie możecie teraz być razem. I tak jakby to w tej osobie wywoływało tą presję czasu. Że tak bardzo chcę być z tobą, bo uważa cię w ogóle za jakieś nadzwyczajne piękno, czy nadzwyczajnie jakąś wspaniałą osobę, z którą bardzo chciałaby być, no ale właśnie z jakiegoś powodu nie może. Więc tutaj bardziej mam poczucie, że to nawet nie chodzi o to, że ta osoba się nie odzywa, może jesteście jakby w kontakcie, ale tak jakbyście nie mogli się spotkać po prostu. Zobaczmy, no ale dobra, zobaczmy, o co chodzi, dlaczego ta osoba się nie odzywa, jeżeli się nie odzywa. Karta wieża. Siódemka mieczy. Szóstka buław. Trochę tak, nie wiem, jakby ta osoba chciała cię czymś zaskoczyć. Pozytywnie, albo coś osiągnąć, zanim się spotkacie, zanim się z tobą skontaktuje. Trochę, no dobra, czekajcie, zobaczymy dalej. Paść monet, pustelnik, ósemka monet. No właśnie, tak jakby ta osoba gdzieś w ciszy nad czymś pracowała, może w tajemnicy trochę nawet. Jeżeli się nie odzywa, to może na takiej zasadzie, że obrała sobie za cel, że odezwie się dopiero wtedy, kiedy coś tam osiągnie konkretnego, tak? Czy w karierze, czy w, nie wiem, finansowo, czy dopóki, w sensie dopiero wtedy, kiedy się przeprowadzi gdzieś tam właśnie bliżej ciebie, to dopiero wtedy się odezwie i dopiero wtedy będzie, no jakby coś tam próbować, tak? Nawiązać kontakt. A może póki co jakby nie chce ci zawracać głowy, bo wie, że nie jest w sytuacji, w której możecie być razem. Więc jakby nie chce ci odbierać szansy na to, żeby być z kimś innym, żebyście wy byli z kimś innym, jeżeli kogoś poznacie, a jednocześnie ta osoba no, ma taką presję czasu, że no, nie chce, żebyście byli z kimś innym i chce ogarnąć swoje sprawy, chce coś właśnie domknąć, jakiś cel swój osiągnąć, no, zanim będziecie, zanim się będzie mogła z tobą skontaktować albo spotkać, tak? Dziesiątka mieczy, dwójka kielichów, szóstka mieczy. Dla części z was to może być na takiej zasadzie, że ta osoba właśnie jakiś, przez jakiś rozwód przechodzi i wie, że nie może być z wami, dopóki tamta sprawa się nie zamknie, tak? Więc nawet się nie odzywa, bo to by było nie w porządku wobec was, tak? Albo może z jakiegoś powodu nawet nie może, bo żeby to się nie wydało, żeby to gdzieś tam, wiecie, w jakieś formalne sprawy do nikogo nie doszło, że ta osoba się z wami spotyka, tak, żeby to nie było jakimś tam, nie wiem, powodem, orzeczeniem, o winie, czy nie wiem, jakieś takie rzeczy. Dla części z was to aż taka skrajna sytuacja może być. A dla części z was to może też od was wyszła taka energia, że hej, dopóki nie ogarniesz swojego życia, to nawet się do mnie nie odzywaj, bo ja się nie będę pakować po prostu w takie sytuacje. Zobaczmy po waszej stronie, jakie wy macie nastawienie do tej osoby. Szóstka monet, trójka monet, królowa monet. No właśnie, może gdzieś w ogóle albo pracujecie gdzieś w jakiejś jednej firmie i to też jakby nie wypada, na przykład, żebyście się spotykali, żeby to było, wiecie, jakoś oficjalnie i może ta osoba właśnie szuka innej pracy, tak, albo jakąś tam swoją firmę próbuje rozkręcić, żeby wyjść z tej sytuacji, tak, i żeby wtedy mogła do was jakby podbijać. No, ale coś takiego, to po was właśnie czuję taką energię, że dla wielu z was pewnie wy właśnie wyszliście z taką zasadą, że nie, dopóki nie zrobisz tego i tamtego, albo dopóki nie będzie tak i tak między nami, no to nie odzywamy się nawet do siebie. Karta śmierci, odrodzenie, księżyc,
siódemka monet. I tak, bo tak jak wy byście chcieli właśnie taki, wiecie, czysty początek mieć. I stąd jakby ten wymóg, tak, że ta osoba ma ogarnąć to, co ma ogarnąć, żebyście mogli wy na czysto zacząć, ale mam wrażenie, że się nie spodziewaliście, że to będzie tyle trwało. Mam wrażenie, że myśleliście, że powiecie, że ta osoba ma, wiecie, posprzątać jakby w swoim życiu, że to będzie, nie wiem, parę tygodni, miesiąc, dwa, trzy, a to może trwa już dużo dłużej. I wy się zaczynacie trochę jakby zniechęcać, trochę się zaczynacie martwić tą sytuacją. No i może macie wrażenie właśnie, że tej osobie nie zależy, że ta osoba nie jest wami zainteresowana aż w takim stopniu, że to się nigdy nie wydarzy. No nie wiem, co mam wam powiedzieć. Po energii tej osoby widzę, że ona tutaj nad czymś ciągle pracuje. Aczkolwiek, no właśnie, ile to zajmie? No jest ta presja czasu, więc tak jakby chciała ta osoba. Tak jakby jej zależało. Nie powiem, że nie, ale... No ale też wiecie, no popatrzcie też na siebie, bo czasami tak jest, że utkniemy w takiej sytuacji, że właśnie czekamy, czekamy i po tej stronie coś się wiesza, jakby przeciąga, a wy czekacie i jakby, no nie ma gwarancji, ile to będzie trwało, no nie? Więc może, no nie wiem, dobra, zobaczmy z kart emocji, co mamy też. Czuję, że wy macie właśnie takie nastawienie, że wam po prostu zależy i chcecie czekać. Po tej osobie też widzę, że to nie jest jakieś tam kręcenie, tylko przynajmniej z tego, co widzę, tak? Też nie mam stuprocentowej gwarancji, więc na tym też się nie opierajcie w 100%. No ale wygląda na to, że ta osoba no, robi to, co powinna. I że chce i że jej zależy. Więc no cóż, no nie wiem. No niektóre sytuacje po prostu trzeba przeczekać. No dobra, zobaczmy z kart emocji jeszcze po stronie tej osoby względem was. Karta zażenowanie, spokój, szczęście, karta współczucie, wstyd i zażenowanie, i pożądanie. Czyli widzicie, tak jakby właśnie ta osoba też jej było głupio, że to tyle trwa. Że nie może tego jakby szybciej ogarnąć, więc jeżeli może to jest na takiej zasadzie, że nie wiem, powiedzieliście, że nie będziecie się spotykać, ale może chcielibyście, żeby mieć jakiś kontakt i jeżeli rzeczywiście ta osoba się kompletnie nie odzywa, mimo tego, że jakby przeciwko temu nie było żadnych przeciwwskazań, powiedzmy, to może po prostu ze wstydu, bo nie czuje się wystarczająco jakby pewna siebie, wystarczająca dla was w tym momencie. Może trochę czuję, że wiecie, że nawaliła z tą sytuacją i no i ma takie poczucie, że dopóki po prostu czegoś tutaj nie naprawi, czegoś nie poukłada, no to nie ma się co pokazywać nawet wam na oczy. No ale z tą kartą pożądanie i to od samego początku tutaj czułam, że ta osoba jakby, że jesteście taką soczystą marchewką na kijku, tak, dla tej osoby, więc ta osoba jakby ma tą motywację do działania. Po waszej stronie względem tej osoby, napięcie, miłość, no właśnie, dokładnie tak. Karta poczucia akceptacji, ale też zobaczcie, one tutaj stoją jakby plecami. Więc no trochę macie takie wrażenie, jakby ta osoba się właśnie do was plecami, żeby nie powiedzieć brzydko czym, odwróciła. I wy tutaj czekacie i czekacie, właśnie już w takim napięciu zaczynacie się coraz bardziej denerwować tą sytuacją. A tu cisza, tak, ze strony tej osoby. A rezygnacja, no właśnie, być może rozważacie rezygnację albo zastanawiacie się, czy ta osoba już nie zrezygnowała z wami, bo byliście przekonani, że to będzie po prostu szybciej wszystko trwało. Karta wdzięczność i karta zachwyt. Więc myślę, że no bardzo wam się ta osoba podoba i bardzo wam na tej osobie zależy i jest taka energia właśnie i przyjaźni, i miłości, i takiego adorowania wręcz nawet, tak? Tego właśnie takiego zachwytu tą osobą, ale tutaj też mamy bezsilność, więc no właśnie się czujecie zupełnie bezsilni w tej sytuacji.
Ja bym się tutaj na tym skupiła, wiecie, bym poszukała po prostu. Przyjrzałabym się wszystkim sytuacjom w waszym życiu, w których czuliście się w taki sposób. Jak chcecie, to zapraszam na sesje indywidualne, możemy razem się poprzyglądać temu, bo to jest na takiej zasadzie, że czasami w przeszłości doświadczyliśmy właśnie jakiegoś czekania, jakiegoś zastoju, i to jest tak, jakbyśmy emocjonalnie utknęli w tamtym miejscu. I później, jak są takie sytuacje, na których nam zależy, to jakby emocjonalnie, jakby to wytłumaczyć, jakby emocjonalnie wracamy do tamtych momentów z przeszłości. Czyli dla przykładu, jak dziecko, byliście dzieckiem może i rodzice długo pracowali i wyczekaliście, albo coś wam obiecali i wy na to czekaliście i czekaliście i nigdy się nie doczekaliście. Albo właśnie na tych rodziców czekaliście, że wrócą z pracy albo coś tam zrobią dla was, na czym wam zależało. I nie doczekaliście się tego nigdy, albo byliście właśnie w ciągłym takim oczekiwaniu i w takim napięciu z tym związanym. To tak jakby emocjonalnie tam utknęliście. I teraz w momencie, w którym pojawiła się osoba, na której wam tak samo zależy, jak na tym, na czym wam zależało wtedy, te emocje zaczynają się pojawiać. I jakby kluczem jest właśnie rozpracowanie tych emocji, rozpracowanie tego schematu z przeszłości, który tutaj się zaczął pojawiać, który tu zaczął pracować, jakby no, po waszej stronie. Ale on wpływa na, no, na was oboje. Więc praca z tym schematem, praca, jakby uwolnienie tego i tych emocji, no, w dużej mierze ruszyłoby tutaj tą sytuację, tak? A na pewno wam pomogłoby się poczuć lepiej, wam pomogłoby uwolnić to, co, no właśnie to takie zakłopotanie, to zmieszanie, to napięcie, które się teraz, tą bezsilność, które się teraz w was pojawiają. Więc no, jedyne, co mogę tutaj powiedzieć, to po prostu na to zwrócić uwagę i z tym popracować. Bo inaczej to, jak się tak utknie, no to można czekać i czekać i czekać i czekać w nieskończoność, tak? A i tak już czekacie, wiecie, dużo dłużej niż się spodziewaliście i niż powinniście prawdopodobnie. Więc tutaj już nie jest kwestia tego, co ta osoba robi, czy tego, co ta osoba chce. To już jest kwestia tego, że coś innego jakby w tle pracuje między wami, jakiś inny schemat. I to z tym schematem po prostu trzeba popracować. Dobra, zobaczmy jeszcze jakąś kartę porady dla was. Karta hibernacja i regeneracja. I karta sezonowe zbiory. I karta powiedz, co myślisz. Hibernacja, regeneracja. No to tutaj mamy właśnie ten zastój, tak? Mamy osobę, która śpi, która gdzieś jakby utknęła w takim zastoju. Jeszcze co możecie zrobić, bo czasami jest też tak, że właśnie czekamy na tą drugą osobę ze swoimi planami na życie i może, nie wiem, chcieliście się przeprowadzić do innego miejsca, albo, nie wiem, zmienić pracę, albo coś jeszcze innego zrobić. I może macie takie podejście, takie nastawienie, że dobra, już poczekam na tą osobę i wtedy poszukamy mieszkania razem. Albo przeprowadzimy się gdzieś tam indziej razem, albo firmę razem założymy, albo coś tam jeszcze razem zrobimy, albo, wiecie, na takiej zasadzie, że jak to się wydarzy, to wtedy zrobię coś, co ja chcę zrobić. Jak to się wydarzy, to pojadę na te wymarzone wakacje tam, gdzie całe życie chciałam, czy chciałem pojechać. I tu mam takie poczucie, żeby nie czekać. Żeby ruszyć z tymi wszystkimi innymi tematami, które zatrzymaliście, zamroziliście w oczekiwaniu na tą osobę. Najwyżej pojedziecie drugi raz z tą osobą, jak wam bardzo zależy, jeżeli chodzi o jakieś wakacje. Najwyżej znowu się przeprowadzicie, najwyżej coś tam jeszcze raz będziecie zmieniać. Ale żeby ruszyć tą energię, czuję, że musicie ruszyć też właśnie z innymi tematami. Zamiast czekać, zamiast całe swoje życie zamrażać. Bo to do niczego nie prowadzi. I właśnie, bo to jest tak, jakbyście po prostu całe swoje życie zamrozili, tak? I uzależnili zupełnie od tego, co ta osoba robi. A to nie pomaga. Bo tak jakby cała energia między wami po prostu stanęła. Wy się zatrzymaliście, ta osoba też. I to jest takie, że jakby, no nieświadomie, tak? No ale tak jakby, no to utknęło teraz. Więc jak najwięcej innych rzeczy musicie ruszyć do przodu, jakby nie zatrzymywać ich. Nie mówię, że wszystko naraz teraz, tak? Zmieniać, wiecie, podróżować, zmieniać pracę, mieszkanie i tak dalej. Ale no, powoli, powoli to, co możecie, to, co czujecie, że już najwyższy czas, a co powstrzymywaliście po prostu z powodu jakby zatrzymania w relacji z tą osobą,
no, polecam po prostu ruszyć z tym tematem, tak? No i zobaczycie, co wtedy będzie. Możliwe, że to poruszy po prostu to, chociaż bardziej by poruszyła ta praca z tymi schematami, o czym mówiłam wcześniej, ale jedno i drugie możecie zrobić, albo chociaż właśnie jedno z tych rzeczy, że niech się zacznie ruszać po prostu energia w waszym życiu. No i zobaczycie, co wtedy będzie, no nie? Może to też jakby do tej osoby, jakby energię tej osoby to poruszy i coś tam się ruszy po tej drugiej stronie. No, dobra. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo.